Gospodarka jest bardzo solidnie, że tak powiem, zrównoważona. Polska gospodarka od wielu lat, od kilku lat przynajmniej, jest jedną z najlepiej zrównoważonych pod względem makroekonomicznym gospodarek europejskich. No i ona się dalej rozwija, stąd mamy do czynienia z dalej obniżającym się bezrobociem, z ustabilizowaną sytuacją, jeśli chodzi o ceny, chociaż te zaczynają powoli rosnąć. I wreszcie z dobrą sytuacją przedsiębiorstw, które uzyskują no, znakomite wyniki finansowe. Natomiast w ostatnim roku mieliśmy do czynienia z wprowadzeniem niektórych kroków w zakresie polityki społecznej, które obciążają budżet. Znaczy, po pierwsze to jest program 500+, znany, a po drugie obniżenie wieku emerytalnego, którego skutki budżetowe dopiero zaczną nam, że tak powiem, narastać od końca tego roku. Więc finansowanie tych zamierzeń jest trudne. Miało być, czy ma być, z poprawienia ściągalności podatków, przede wszystkim VAT-u. Do pewnego stopnia pewno to się uda, ale ja uważam, że jeżeli będziemy chcieli utrzymać dyscyplinę budżetową taka, jaka jest w naszym interesie długofalowym, to będzie trzeba podnieść podatki.